No Nie spodziewaliście się, że zaprawa będzie punktualnie w sobotę o 21.00, prawda? A jednak ludzie się zmieniają. Wprowadzenie do jutrzejszej medytacji, czyli zaprawa. Daniel Wojda z tej strony, bardzo serdecznie Was witam. Jutrzejsza medytacja o 21.15 na Pogłębiarce będzie na podstawie fragmentu Ewangelii Łukasz 14,7-14. Posłuchajmy. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szafbat spożyć posiłek, oni go śledzili. Potem opowiedział zaproszoną przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich, Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś zna znamien niższy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, mówił także. Gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby ci i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się Tobie odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Moi drodzy, jakby chcieć przełożyć ten fragment Ewangelii, który dzisiaj jest inspiracją do medytacji, to można byłoby powiedzieć, że tak na, na nasze współczesne czasy. Jezus przychodzi na ucztę do księży, biskupów i mówi im, nie wybierajcie sobie pierwszych miejsc, bo, bo Jezus tutaj mówi do faryzeuszów, czyli do kościelnej elity z ówczesnego czasu. I mówi, nie wybierajcie sobie pierwszych miejsc, nie ustawiajcie się z ludźmi, nie dbajcie o to, żeby było Was widać, bądźcie skromni, bo ci, którzy się wywyższają, będą poniżeni, a ci skromni będą wywyższeni. No i właściwie niewiele nic głębokiego by bez takiego, z takiej interpretacji Pisma Świętego wynikało. Jeśli byśmy to tak zostawili, czysto tak technicznie, jak się zachowywać, można to tak przyjąć i pewnie warto. Warto coś takiego robić nie tylko w stosunku do księży, biskupów, sióstr zakonnych, tylko w ogóle warto. Natomiast można tu odnaleźć inspirację do czegoś, czegoś głębokiego. Warto czasami obrazy biblijne, które są obrazy ewangeliczne, traktować jako obraz mojego wewnętrznego świata. Czyli chciałbym wam zaproponować trochę taką, y, taki obraz, że jest y, moje wnętrze, to jest pomieszczenie, w którym jest uczta I, w tej, i na tej uczcie są różne części mnie. Są takie części mnie, które siadają z przodu, bo się czują ważne, bo się czują ważniejsze. Może ja sam sadzam te części mnie na tej uczcie z przodu, a są takie części. Które siadają z tyłu, albo ja sadzam je z tyłu. Wydaje mi się, że takie części, które zazwyczaj my sami stawiamy z przodu, to jest, y, jakim ja jestem człowiekiem w znaczeniu, w, jaką rolę w społeczeństwie odgrywam, taka fasada moja, nie? Y, jaką mam pracę, czy to jest praca taka, Którą ludzie szanują, czy nie, ile ja zarabiam w tej pracy, jaką jestem matką, jakim jestem dobrym ojcem, jakim jestem dobrym pracownikiem. To jest coś, co jest w takiej sferze racjonalnej, że jest związane ja taki powinienem być, nie? Czy, czy tak warto takim być. I to jest coś, co często my wkładamy trochę w pierwsze rzędy, w pierwsze rzędy taki, tego, co najważniejsze w życiu. A z tyłu, z tyłu jest bardzo dużo takich rzeczy, które wcale nie są złe w nas, ale my często uważamy, że one są przynajmniej wstydliwe. I takimi rzeczami to, to bardzo często jest. Jest taka intuicyjność ludzi, gdzie oni chcieliby, czy czują, że powinni pójść za jakąś intuicją. Za, y, za seksualnością w znaczeniu, witalnością człowieka, która może się w, w różny sposób objawiać, prawda? Można rodzić dzieci, można być po prostu twórczym. Twórczość, y, ta, takie wychodzenie do innych osób, y, jakieś, jakieś zacięcie artystyczne. To jest dużo takich rzeczy, które, które my się po prostu wstydzimy. Nie? Jest mnóstwo osób, które, y, które ma bardzo dużo w sobie talentów. A jednocześnie się ich wstydzi, albo wydaje mi się, że no nie powinien tego realizować, albo że to nie zostanie przez ludzi przyjęte. I to kładziemy z tyłu gdzieś. I co jest z tyłu w znaczeniu w tej, w, naszej, w tej naszej uczcie? I co Jezus mówi? Ci, którzy będą z tyłu, będą wywyższeni, a ci, którzy są z przodu, będą poniżeni. Chciałbym, żebyśmy zrobili w czasie medytacji te, takie zastanowienie się, czy ci panowie, czy ci, ci te panie, które siedzą w pierwszych rzędach z przodu przy uc na, na uczcie, kto to właściwie jest w moim życiu, nie? coś, co, ym, gdzie ja zabiegam, żeby to było z przodu, żeby to było moją tą fasadą, a co jest czymś takim z tyłu, czego ja się wstydzę, czego ja nie chcę? Yy, a, a może jakoś tak nie dopuszczam do siebie, ale Jezus mówi, to się odwróci. Bo może ta Twoja witalność, ta seksualność, ta twórczość, ta, yy, to, to, to coś artystyczne w tobie, to jest coś, co ci najwięcej życia doda. Wcale nie ta fasada, wcale nie ta funkcja, którą pełnisz, ale ta Twoja intuicyjność, spontaniczność, yy, taki element żywy w tobie, to jest coś, co sprawi, że będziesz, okej, okay, mogę żyć. Może, może w moim świecie wewnętrznym to, co się wywyższa, czy to, co ja wywyższam, zostanie przez życie albo przez jakieś moje refleksje poniżone? Może tak musi być. A to, czego nie doceniam, a co jest niesłychanie ważne dla, dla mojego wewnętrznego rozwoju, to to zostanie podniesione w pewnym momencie. Bóg to podniesie i, i, i to mnie zacznie ożywiać. Y a słyszałem, że jeden z takich najbardziej znanych graficiarzy na, na świecie, tak zwany Banksy, on kiedyś powiedział, że nie ma nic y, tak bardzo zmarnowanego na świecie jak zmarnowany talent. I chyba coś w tym jest, bo bardzo dużo takich y, talent, seksualność, intuicja, takie rzeczy trudne do uchwycenia, ale takie, które niosą w sobie iskrę życia i od tego to się zaczyna. Y <laughs> My podważamy w sobie bardzo często, bo nam się wydaje, bo seksualność nam się zazwyczaj kojarzy z grzechem, że, że, że to musi być zaraz coś złego. Nie? nie kojarzy nam się to z żywotnością, nie kojarzy nam się, że to jest, że, że to jest po prostu samo dobre, nie? że to jest życie, życie w człowieku różnie się to objawia, nie? ale życie. Talentem, no, czy mnie przyjmą, czy mnie nie przyjmą. Twórczość, nie? Czy, czy, czy w ogóle ja powinienem, czy ja mam prawo do czegoś takiego, nie? ale to jest coś, co, za, co zapala mnie do życia, że ja mam tu swoje miejsce, jestem potrzebny tym, tym osobom. Nie? Przewrócić kolejność. I, I tak sobie warto przyjrzeć się tej um, uczcie, kto tam z kim gada, kto, y, czym się chwalą ci panowie na początku, czego się wstydzą te osoby z tyłu, i co by się stało, jakbyś ty podszedł do nich i zamienił miejsca. Jakby Twoje życie wtedy zaczęło wyglądać, gdybyś zamienił miejsce ci z tyłu, przeszliby z przodu, i wtedy jak ta uczta by wyglądała? Taka jest moja propozycja na medytację jutrzejszą. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że subskrybujecie i do zobaczenia jutro o 21:15 na Pogłębiarcu. Do Dobra.